Coś tu przywiozłeś ciekawego? Ciekawe rzeczy. Robimy tak, ja zabrać towar cały, bo się zbijają. I... O, to dalej, ta lampka. Tak, czy to było to już? Nie, to już jest nowy nabytek. No właśnie. I... Tak, Wenak zakupiła? O, widzisz, no. A ta ile kosztuje? 700 stówek, ale super, no, no można gdzieś z tym ekstra. Masz fajne pomysły. No, dziękuję. Mam tam Zwenę odwiedzić, to zobaczę, co tam, gdzie to u nich wisi. A to, tak? No fajnie, ale to wszystkie lampki są fajnie zrobione. O ile? Dobra, uciekam. Na razie. Fajne lampki. O, tutaj coś fajnego. Jakiś Indian. Ciekawe, czy to są zdjęcia. To tylko zdjęcia, to do sprzedaży coś tam jest z tego, czy? Aha, a ten Indian tam, na tych zdjęciach? Ile on kosztuje? Wyławcze 90. 90, coś. Zaraz zobaczę sobie tutaj. Patrzcie, za 90 tysięcy tutaj jest, kto pyta, ten znajduje. Części motocyklowe, samochodowe, traktorowe. No, wygląda fajnie. No to super, to a jak na mnie trafiłeś? Cześć. A bo ja mam muzeum, wiesz, i oglądam nieraz ten z tymi antykami strony. No aha. I patrzę, motory. A ciekawie mówisz, ciekawie opowiadasz, bardzo fajnie, śmiejesz się często. No i to fajne jest. A, i zacząłeś jeździć też na bazary, tak? No, pierwszy raz. Drugi raz jeszcze. Drugi raz. Pierwszy raz. Aha, a w Szczecinie też jest jakiś bazar? No, ale to taki, wiesz, Trydel ma takie wszystko. Aha, Gansmyd. A skąd jesteś? Pod Szczecina. Aha, no tak. A widzisz, to do Szczecina może kiedyś bym podjechał. Jak będziesz jechał, to w domu ja mam muzeum chyba. Nie bierz mi, to boję. To jest o mnie do sprzedania. Tak, aha, a widzisz, a ja już tu tabliczkę, lubię tabliczki. Zapraszam do muzeum. A gdzie masz to muzeum? W Dobrzanach. Dobrzany. To jest 180 km stąd, koło Szczecina, koło Stargardu Szczecińskiego. A widzisz, a masz jakąś ulotkę, coś? Nie, gdzieś? Nie, nie masz nic ze sobą. Nie. A to jakaś ta gąsienica? Gąsienica, to 34, dekiel i szpilka. Wykopane, bo jak kopię. Aha. No widzisz, fajnie. Tam jakaś jawka. No to będę się starał cię odwiedzić, fajnie. Zapraszam serdecznie. Fajnie, no. Będę jechał do Szczecina, to coś może... W tamtych rejonach mnie dawno nie było. Muzeum jest chyba wpisane w tym rejestrze. Dobra, czyli jak wpiszę z... Muzeum Regionalne Dobrzany. Muzeum Regionalne Dobrzany, dobra. To coś wygoogluję i ten. Zapraszam. I będę super, fajnie. Jeszcze zobaczę tutaj jakieś, bo tu masz jakieś szkiełka. Takie te róże przezroczyste, ile cenisz? To Laura jest, ta polska huta. Tak. One tylko, że... w internecie po 250 zł. Tylko, że zależy jaki kolor, wiesz? Tak, te po 50, ten 80. No, taki zielony kiedyś w Gdańsku kupiłem. Wszystko takie... propozycja, nie? No. Biało. Tego białego dasz 3 dychy też masz wziąć. No dobra, to przekonałeś mnie. O. Nie, bo wiesz co, tak ostatnio myślałem, że róże coś tam, ale jak kupiłem tego zielonego, mówię i widziałem u niektórych, jak stawiają sobie kolory, nie? Tak, bo jest ich kilka kolorów. Jest tak. Jasno taki czerwony, kosztuje 3 koła. No, jakby gdzieś trafił taki jasno, nie jest całkiem czerwony, jasno jest. To jest najdroższy, bardzo rzadko były. Zamek. No widzisz, no. Temu meldy. Aha. No, zakupiłem wazon z dwóch kolekcji. Kiedyś na targu właśnie na giełdzie w Gdańsku kupiłem taki zielony. O, mam jakieś motorynki z cenami, to możemy zobaczyć sobie. 400, sprawna 4,5. Wsiadać i jechać. Wsiadać i jechać. Czy tu jakieś są te świece? Świece już dzisiaj kupiłem. No, może coś jeszcze.
Dużo jest fajnych takich rzeczy, że są nowe rzeczy gdzieś tam z magazynów można trafić. Ktoś przychodzi, sprzedaje. Jego Mateuszek tu malował właśnie też. Dobry. Dobra, na razie. W jakiej cenie ta ładna włeska? 12. No jestem, 12. Jestem. A gdzie ty jesteś? Jesteś na GW? 12 tysięcy. No to jak wiesz, 80 rok. A te? Na tranie stoję, ale po przeciwnej stronie, gdybyś wchodził, to na drugim, są na drugim końcu. Tu po 7. Tu ścianą niebieską tu właśnie. 7 tysięcy. A tu jeszcze widzę, jeszcze coś jest. Dobra, no, no. Na przyczepce. Tu jest jakiś chyba ten Pegas? Pegas. A Pegas w jakiej cenie? Trójeczka tak do ugadania. Do ugadania trójeczka, o. Wycięcie tutaj o przyczepce pomysłowe. O, tutaj mamy dużo takich blach różnych, samochodowych. Powiem wam, że od kiedy zacząłem tego Poloneza szukać, to się zacząłem interesować tym FSO. Witam, panie. Witam, cześć. Ale do Poloneza tutaj nic nie widziałem, bo chciałem sobie jakąś książkę kupić o Polonezie. Do dużego Fiata dużo blach. O, są jakieś progi. Zegary. No, do samochodów też spokojnie. Jak was interesują samochodowe fanty, może się zacznę też pytać o części. Napiszcie w komentarzach, czy coś was by interesowało. O. To jest do czwórki? I ile cenisz? Wyjściowa 2000 do negocjacji. 2000 do negocjacji. Roma? Czy Dania? Ja wiesz, teraz to różnie bywa, jak No znajdź teraz drugi, nie? W tym roku też mnie nagrałeś. Tak? Teraz też musisz mnie nagrać. No widzisz. A to twój, czy nie? Nie, co to? Aha, czy tylko jesteś klient, tak? Czy nie, klient, no. Klient, no dobra. Bo mi ale fajnie. Są zdjęcie, mówi, zobacz. Tak? Na bazarze. No widzisz. Takie też były w Sokołach, nie? Te tych pierwszych. Fajnie to wygląda. No i z miłego ten szukania tutaj fantów. O, FSO. FSO. No, powiem wam, że tutaj też dużo jakichś spotkań z widzami. Bardzo to miłe, że mnie zaczepiacie i tam... O, syrena. Książeczki do syreny. Stary, młody technik. Wszystko fajnie, ale... Różne błotniki. O, a tu mamy ceny, wszystko podane, jak na tacy. Ktoś tu się przygotował. Odrobił zadanie domowe i są ceny. Tu ciebie za. Będę słyszał, a nie jeżeli widział. Fanem jestem swoim. O, tych. Witam, to dzięki. No. Dzięki no. Za miłe słowo. Na pewno usłyszę, nie zobaczę, tylko usłyszę, bo za dużo ludzi tu jest. No tak. Od czego to jest ta kanapa? Duży Fiat. Ile to cenisz? 400. No. Fajnie. 1250 jakiś skuterek. O, to jakiś losek. Ile takie coś? 8,5. O, jakiś miałem taki Górala, ale to pierwsze co to musiałem ten. Chciałem pozmieniać sobie, żeby na takie kaśkowe, nie? Kaśkowe i lampa. Lampę też. To jakoś kiedyś to mi się wydawało na nowo, chociaż teraz to już. Teraz to już też jest, można powiedzieć, zabytek. Ale jakoś jeszcze taki, wie, 20 lat temu to mi się tak wyglądało, że to kwadratowo wygląda. 8 koła. Więc pierwsze co, to właśnie wymianka. Wymianka świateł już można stuningować na starszego Ruska. 3 koła dudek. Porsche, nie Porsche, kierownik tego burdelu. Tutaj w którymś wcześniejszym odcinku tutaj są te. Ten. W jakiej cenie ta WSK? 3000. Z silnikiem wiatra.
Tu mamy jakiegoś skutera, znaczy tego Simpsona. MO. Dobry. W jakiej cenie ten Simpson? 5900. A osa? 18,5 do oddania. 18,5 do oddania. Ładnie znaczek. A, tu jeszcze jest cała masa tych sprzętów do sprzedania. O, WL-ka. W jakiej cenie ta WL-ka? 90 tysięcy. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry, cześć. A jak masz na imię? Filip. Filip, no słuchajcie, Filip ogląda filmy. Zostawiasz łapę zawsze? A ja, no, oczywiście. No i super, i to się, i wy tak samo, kurczę, łapa i... I subskrypcja. Tak. No, cały czas tam jakieś są spotkania fajne. O, a tutaj jest taka przednia lampka jak w tym, jak w WLC. Tak, jak się nie mylę. Przynajmniej ja taką powinienem mieć u siebie. W tym... 43 chyba, czy jakie tutaj mamy numery? No, ale jest ten, kanadyjski WLC silnik. O, cześć kolego, cześć. Kojarzę cię z internetu. O, cześć. No i ja tu właśnie sobie siedzę i ten, i patrzę co tutaj ładnego można dostać. Słuchaj, szukam Ruska, takiego MK albo K, tego Sokoła, w koń, tam, jak tam działa Soku. Z nim, dobrze? Dobrze, już niedługo tak? Będą filmy, no. No, niedługo będą tak? Filmy. Kurde, Sokoła, no. Ile tak kosztowałeś? O, fajnie. 90 tysięcy tu kolega mówi. No, fajny. Tam właśnie WLC, jest WLA i WLC. WLC to jest wersja kanadyjska. Kiedyś to było mylone, że WLC to jest cywil. A to jest po prostu Kanada. 8369 rok gazela. O, ale najładniejsza chyba gazela z tych, które tutaj dzisiaj widziałem, bo są chyba 3 czy 4. Pewnie jak nie w tej relacji, tylko bo tu z tego Poznania powstało kilka filmów, więc możecie sobie tam zobaczyć inne odcinki. Tutaj super to. No. Fajna. Tutaj mamy różne części, jakieś silniki. O, ta Yamaszka. A, tu jest cena 5400. Mamy Fazer 4700. I Ninja za 1000, nie, 14 koła. 14 koła. Że jak jeszcze nie byliście w Poznaniu na bazarze, to polecam. O, tutaj zobacz jaki isz. Jaki wózek. Ale wózek czaderski. O, tralalala. Super. Super sprawa. O, kolega Baranek, ja tutaj zostawiłem u niego mój znaczek CWS-a. Ja mam. Co tam nigdzie nie widział? Mam zdolności do tego? Nie. Uciekam z tego przecudnego bazaru. No. Będziemy ten. Za chwilę przyjedzie Warszawa pick-up. Tak? Będziemy ładować to. No już chyba jest w drodze, mam nadzieję. Ale ty się. O, spieszysz się. Gdzie masz rozrusznik? Tutaj, to małe to jest. A wydech? Mam wydech, jest na przyczepce. Ale taka duża puszka to jest, bo ona też robiła właśnie jako ogrzewanie, teraz mi się przypomina. Spaliny lecą prosto tam, do przyczepki. Tam szła rura z ogrzewaniem od tłumika. Ten tłumik był tutaj, jest obudowany taką grubą blachą. Tak, jest na przyczepce. No. Ale to dobrze, że sprzedałeś BS. To teraz możesz mu zaproponować cenę za 5 koła, może dokupić sobie części zapasowe. Ja się z tobą będę dzielił wszystkimi zyskami, bo twoje rady są naprawdę bezcenne i ja będę... To będzie moje przyszłe życie. Przyszłe życie, nie? No gdzie dokupi teraz to? Będę pobierał, oczywiście. Możesz mu powiedzieć tak, słuchaj. Wydek jest na przyczepce. Możesz 10 lat szukać tych części po całej Europie, albo kupić u mnie. Oczywiście. Taka... Przez przypadek mam karteczka. Dokładnie od tego modelu. Stawiam w zupełnie innym miejscu niż tam. Chyba stoi kurwa moja rakieta, którą sprzedałem parę lat temu. Tej. To jest rakieta? Świetna, tam ta.
Ja ją sprzedawałem, Bogdanowi z Zobornik. Jaka rakieta? To jest moja rakieta tam. Aha, no. To jest rakieta świetlna. Tak? To mi przywieźli na złom, to jest chyba moja. Same miałem korpusy, już bez tej głowicy, bez niczego i nawet nie było A mogłeś rakieta, pozabierać te to ja muszę rakiety. Do ciebie na złom przyjechać. Bo tam jeszcze był taki, do góry miałeś taki nastawnik. Nic nie było. To wszystko było rozkręcone i to była pusta rura. I były wymalowane, że rakieta ćwiczebna albo właśnie świetna. To miałem kilka. I kto z tymi taśmami? Praca na złomie to jest marzenie. Muszę do ciebie na złom kiedyś przyjechać, mówię, praca na złomie to moje marzenie. Kask, kamizelka i szeroko nogi. Pamiętaj. To jest podstawa BHP. I zrób sobie papiery napalnikowego. I żeby ci się ogień nie cofnął, rozumiesz, do butli. Bo potem będziesz musiał iść ją zakopać, bo nikt nie pójdzie. I będziesz pracował w Poznaniu we wrocławskiej firmie. To jest twoje marzenie? Dwa Marciny na wrocławskim złomie w Poznaniu. Ale państwówka. A ja? Centrum złomu jest państwowy? A ja. Tak? Pod KGHM. Aha, to taki widzi. Dobry. To ty górnik jesteś prawie. No ogólnie powinien mam dostać. Papiery na no, tego. No bo tak głęboko studnie ten tom. Głęboko. Piwnicę tak głęboko kopałem, że mi nadzór budowlany jako kopalnię zaliczył. Dobra, słuchajcie, tym miłym akcentem kończymy dzisiejszą relację z Poznania. Sprzedałeś dużo rzeczy? Bardzo dużo. Ja już o 9 to już byłem szczęśliwy. Widzisz, po uśmiechu. No widzę. A ty cały czas się sprzedał, bo był trzeźwy. No. Idę, bo jak był razem. Świetnie. Trzymajcie się, do zobaczenia, do zobaczenia w stodole. Dziękujemy za odwiedziny. Zapraszamy do Poznania. Ford Ranchero wyjechał. Maciek zasiał świąteczną rzeżuchę. Patrzcie, jaka rzeżucha. Dorodna. Będzie stojaczek pod Harley'a. To zrobisz nie no. To dzisiaj? Tak. Nie no, dzisiaj musi być zrobione. Pięknie, no. To jeszcze Harley, no. Postawili. Super. No. Jeszcze nie wiem, co postawimy, ale będzie fajnie. Nie no, WLK. WLC chyba, no. Tak. Ekstra. Ekstra, tutaj będzie. Tu jest leżanka! O. Dla szczupłego. Słuchajcie, nie uwierzycie, kto przyjechał, kurde. Wiking po gromcach. Super, fajnie, że ten. Fajnie, że przyjdzie. Ale czekaj, twój był Sportster chyba, nie? Ten i ten, no widzisz. Czyli mówisz, przecierasz szlaki już na łebę. No. Nie puszę. No, pięknie. Pięknie to tutaj się ten. Łeba. Wszystkie łeby. No, widzisz. Jesteś spakowany już na łebę? Ja w każdej chwili bierzesz. U mnie siadam i myki już, nie? No, super, fajnie, że ten przyjechał. A ty znajdziesz czas na łebę między aktorstwem? No, nie wiesz, czasami ja ostatnio Boga grałem. Tak? Boga, belgijska jakaś produkcja tam. No, wie. A ja sobie przypominam... Z cyczku mi mleko leciało. Ja oglądałem tego, jak żeś grał tego. No. Co to było? Dzieci Boga? Nie. Nie, dzieci... Dzieci z Bulera. Republika dzieci. Republika. Ukorskiego. Tak. No, super. A kiedy zajeżdżam do domu, patrzę, Wikuś siedzi obok. Ty, ja mówię, co no, ty tu robisz? No, w Lombardzie grałem. W Lombardzie. A u nas, wiesz, bez przerwy tam koło mnie się... No, w tym sklepie tam się była sceny w Polsce. No. A ja ostatnio sobie przypominam, jak żeśmy ze Śmiałkiem tam, pamiętasz? W Wadlewie byliśmy, czy gdzieś w Pierwszej Miłości? No, bo byliśmy. No, chciałem ten odcinek znaleźć, który to... Nie masz nic zapisanego? Nie mam nic, bo ja zawsze zapominam, a tego. Usunęli, no. Byliśmy, dojeździliśmy tam. Tak, to było w kilka motocyklach. No, jak 3 razy grałem, nie? A to wtedy 5 motocyklów. Zajeżdżali, bo sołtys Nadlewa. Widziałem też motocyklista, jeździ. Tak, jeździ tak, normalnie, tak. Nie? Widziałem. Piliśmy jego kompot. Jego widziałem niedawno, znaczy niedawno, może ze 2 lata temu gdzieś na Krzykach. Tak, no, no to ale, się, ale ten, no. Na samochodu wsiadał, nie?
No, Ewoszczek, dobra, chodźcie do środka no. Na ten. Zobaczycie, co tu się zmieniło w stodole. No właśnie. Dużo zmiana, tutaj bramę nam wymieniają i gdzieś tam... Nie wiedziała, jakaś kobieta wjechała. Tak, nie wiedziała, w kogo wjechać. No, jest tutaj tego trochę, jest. Tam jest światło. O. A, w tą stronę, no. I tak to tutaj sobie siedzimy, no. No, no i dobrze, co? O, teraz za taki podnośnik byśmy sobie sprawili. To... Aha, to WL-ka? WL-ka, no. No, no. No, no. No, a ja na ten, no łeba będzie na starym miejscu, więc tą twoje no, miejsce... No właśnie, popatrz się, no. Bo oni tam coś nie mogą zacząć, tam coś jest trudne. No to wiesz, teraz wybory, to zanim się zaczną, no, wiesz, decyzje no, administracyjne dobrze. Trwają. Zakurzony jest trochę, no. Zakurzony. Nie, nie, to ja to składałem już kiedyś, wiesz. On tak stał, ale teraz chciałem go odpalić i tu wiesz, gaźnik jak stoi to... Trzeba on jest po remoncie, dyszki, nie? Wszystkie nie. Trzeba, trzeba wszystko właśnie, no... Ze szczotki drucianej. Drucik. On akurat jest taki... Ale najpierw chcę filtr zobaczyć, może filtr ale... wystarczy, ten odstojnik tam. Ale wiesz, nie, robi się, jak paliwo tam jest, to opary paliwa robią w dyszkach taki osad. Jak weźmiesz drut ze szczotki stalowej, on akurat i dyszki przeczyścić. No. I wtedy tego, bo samo paliwo... Z biegiem czasu ono go wyczyści, wypłucze, nie? Bo to jest tylko jednak trzeba jeździć, sanie, no. Tylko trzeba jeździć. No, jeździ. Dzisiaj przejechał stamtąd. To... No. No, ale na silniku? Nie, pchany. Ale, no. Ale ładny jest. To jest jednak klasyka. Wiesz. Tak, to jest... no. Klasyka gatunku. Gatunku. No to tak, bo to wiesz. Jak na bazarze. Może no, małem tam, że kupiliście coś ze Stanów. Tak, aha, te motocykle. Ten, no, no, ten, no, 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 no. Co przysłali go zapakowany tak, jeszcze. Tak, tak, no. Oglądałem na YouTubie. O, widzisz, no to fajnie. Co dalej stoi tego, co wam przysłali? Stoi, no. Znaczy no. Bo go na razie, wiesz, na razie się zawsze muszę nacieszyć, więc tego będę teraz sprzedawał chyba. A tamten, ale jeszcze idzie, będzie fajnie. Policyjnego będziemy mieli. No. No i też to software, tak, tak no i to też chyba 19 tysięcy mil ma. No. I ile będzie kosztowało? Przybliżenie. 48 nie? Chyba jakoś tam. Który to rok? No nie pamiętam. 2006? No. Coś no, takiego, no. Bo... To dobry rok ma. Torebeczki no. Oryginalne. A ja no. Mam... Nie ma. Zmieniłem się ja mam koło. Torebkę oryginalną na kłódkę, bo tu jest, powinna być torebka wisieć na tej śrubie, na kłódkę, jak się zamyka. Bo one no, no, ten tutaj zamyk, jest ten zamek. A on ma zamek tylko. Zamek tu jest. Aha, ale czasami jest takie, że takie łóżko, nie? Nie jest, że kłódkę zakładasz. Aha, nie? Bo to ty masz taką torebkę, bogatszą wersję. Ja mam 95. Aha. No to jeszcze 95 no. Oryginalny, nie? Mhm. Oryginał, wszystko, lakiery, wszystko oryginalne. No. Ale idzie jak popierdliczony, jakbyśmy wyprzedzali to. No, jak już się zacznie Harley'ami jeździć, to... Sportster też lubię, ja lubię, dlatego, wiesz, no tak, no, Mateusz jak siądzie na niego, też taki rowerek wygląda, jak nie? CKM chodzi tu. CKM. Ale tego, z Sportsterem, bo podjedziesz piątką do ciężarówki czy coś, wyjrzysz, nie ma nic, jak odwiniesz, no. Poszedł normalnie tam, bez żadnego zająknięcia. No ale 5 lat roboty nie kosztował, nie? Mhm. Żeby tak zaczął chodzić. Przez tą durne, kurde, tulejeczkę taką pieprzoną. Tak, jakaś tulejka była? Tulejki nie było. W gardzieli, jak jest tulejka rozpryskowa, co jedlica no, 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 nie? I tej tulejki nie było. I sztyca dochodziła tu, do końca i nie sięgała do komory pływakowej, gdzie paliwo. Bo była za krótka, nie? Aha. I on łapał, on jeździł tylko na jedynce i na piątce, bo wtedy już szpulę dawałeś. A na dwójce, trójce nie pojechałeś nic. No, widzisz, i dopiero, no, dopiero łysy taki z tego,
ze Złotoli, ja kupiłem książkę. Mm-hmm. Byłem u takiego słonia, człowieka, który robił to, popatrzył do tego, a miał dwa gaźniki, nie? Używane. Ja mówię, kejchi na to. Ja mówię, daj ten gaźnik, moment ile to założę, no tak, żeby spróbować, no, co to jest, nie? Dlaczego? Nie chciał dać, no, ale 50 złotych wziął, ale... Ale nic się zrobił, nie? Ale bo nic nie działo się. Wiesz, no, no i przyjechałem do domu i później śpiewak i już ten gaźnik już tyle razy rozbierałem i tak mnie, to mówię, kurczę, zapała. Przecież jak patrzysz w gardziel, to zawsze widać tulejkę wyssaje, nie? Coś to musi być nie tak. Ja do garażu rozkręcam, nie ma. Kurde, a kupiłem książkę Harley'a, nie? Po angielsku, ale rysunki są. Rysunki po polsku były. To nie, rysunki to nie, ale rysunek jest normalny rysunek. I patrzę wszystko, a z boku jest narysowana jako tulejka. Ona ma taki kołnierz, że ją wsuwasz, wykręcasz dyszę, to długą ze sztycą razem, i wsuwasz ją do środka, ona tym kołnierzykiem tam się opiera i wystaje tyle, ile trzeba z gardzieli, i tylko wkręcasz i wtedy ta sztyczka z dyszą wchodzi ci w paliwo. Pyk, odpaliłem, on już tak wyrezygnowany był. To najczęściej są jakieś takie pierdółki. No, nie? No to wiesz, to facet mówi, że... Ja mówię, słuchaj, powiedz mi co, jak go kupowałem, powiedz mi co tam w nim jest. Mówię, bo... A on z Krakowa, ja go w Krakowie kupiłem. A on go kupił z Anglii, nie? Co w nim jest, wszystko, to ja będę wiedział, też nie zrobię. Mówię, żebym wiedział, nie kito i nie tego. Nie, wszystko gra. No wiesz, tam pod wieżowcem takim garaże były. To w tych garażach podpaliłem, to jedzie, nie? No ale co, nie wrócisz? No tak. Pojechałem przód, w tył, no dobra, zapakowaliśmy. Ja mówię, bo ja ci płacę tyle, co chciałeś, zapłaciłem ci. I tak, nie, wszystko gra. No to tak wszystko, to jak później zadzwoniłem, ja mówię, wiesz co, nie przyjeżdżaj do Legnicy, bo on organizował imprezy różne takie, wiesz? Nie przyjeżdżaj do Legnicy, bo jak cię dorwę, to jak cię puszczę, to nie daj Boże, żebyś trafisz w drzewo, to przebije się na wylot, mówię. Nie przyjeżdżaj do Legnicy, żadnych imprez, bo ja ci nie oszukałem, ja ci dałem tyle, zażądałeś, dałem ci, zapłaciłem ci. I wymagam od ciebie tak samo tej rzetelności, że trzeba było mi powiedzieć. Nie może jeździć na dwójce, trójce i czwórce, tylko jedynka, piątka. A on po Krakowie, tam Kraków, tutaj, teraz tutaj ta Legiska. Zablokowany, tam nie pojedziesz. Nie, na ale dobra była cena na niego chociaż? Tak. No, to chociaż ty. No i tego. Bo tak to czasami wiadomo coś będzie. Jak ja czasami kupuję, jest niby, że nie odpala, a się okazuje, że po prostu kluczyka nie było. Tak, tak, no bo albo przewód jest ściągnięty. Albo jest tak, gdzieś tam, no. I też tak nie palił myśli. Na jeden gar, nie? No. Na jeden gar palił, na jeden nie. Ale... I słyszę, nie? A Mateusz też mówi, bo on mechanik samochodowy, nie? I on słyszę, że coś tego, tyk fajkę. Do środka, no tam ale oni jak czasami, wiesz co, jak przychodzi licytacja i ma dostać z ubezpieczalni, to specjalnie coś tam, wiesz, zdejmą fajkę, no, coś ale to wiesz, ale chodzi o to, nie odpala, nie? Że rdzy tam, bo sama rdza była. No tak, tak. I ona nie sięgała. Ty, to może u nas też ta rdza też. Trzeba zobaczyć do środka. Nie, no, to śmiechy śmiechem, ale trzeba przejrzeć, bo no, no oczywiście, bo to taki mały ten, wiesz. I kawę się napijesz? Wyczyściłem ja tą herbatę. Herbatę. Mamy herbatę, Grzegorzu? Mamy herbatę. A jak nie mamy herbaty, to wrzątek, mamy wrzątek. Ja zobaczcie, teraz ja tutaj pan kierownik. Wiki jest tu prezesem. Tak, prezes naczelny. No, tutaj to moje biurko właśnie tutaj nadaje różne audycje. No. Siedzieliśmy, a Wiking robi skórzane różne fajne rzeczy właśnie. Sakwy. Co ty, sakwy, portfele robisz, nie? Widzisz, tak. Takie o. To jest według, to jest oryginalne. Aha. Ale ja porobiłem. Porobiłeś takie, żeby takie same też z blachą tutaj, bo to jest blacha taka, która się trzyma, wiesz? Aha. Żeby się nie przekręcało. No tak. No i to wiesz, to jest oryginal, nie? Made in USA, no, fajnie. I zrobiłeś takie same, czyli teraz w łebie będzie się miał?
Tak. Dostępne w sprzedaży? No. Już musisz kiedyś do mnie przyjechać, to zrobimy jakieś tam albo... No, i tam trochę porobiłem. No i teraz zrobię tych, bo teraz widzę jak wygląda, nie? Mhm. Zdejmę go, bo i tak go muszę wziąć, bo on jest oryginalny, ale widzisz, o, no, upękany no, 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 już, nie? No, 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 lata ma swoje. No i mam te torebki. Taka sama torebka jest jak to. Do wieszania, do kłódki tam. Tam się wieszają z przodu. I kłódkę wkładasz tutaj do środka. Kłódkę. To jest Stasiemka nawet jest, bo tu kluczyk na tym jest zawiązany, nie? Ale kluczyk zdjąłem, przypiąłem do czegoś. No tak. No i tak. I tutaj zdejmę. Bo nie mam tej śruby tu, wiesz? Nie ma tej blachy przy tym siedzeniu. Bo tutaj ta blacha. Tak, wygięta tak, blacha. Tak, no. Nie mam tej blachy, ale to zdejmę, bo ono jest przykręcane tu. I zrobię taki język. O właśnie, no to by było super. No. Z puklami. I ten język tu, aż tutaj na to pójdzie i pukle będą. Taki czarny język zrobię na ten. Bo no, na solówkę będzie jeździć, bo ja nikogo nie będę woził, nie? No. No. Nie wiadomo jeszcze. Nie siada na twardym. Siada na twardym, nie? No. Nawet mam kreski gdzieś też. No, fajne. I coś tu robiłeś z silnikiem, czy cały czas tam będzie 40 tysięcy mil? Wszystko tak jest, jak jest, to jest oryginalne wszystko. Tutaj nic jest i nie ruszamy. No. Heritage Softail. Ładne jest. No. Nic nie ruszane jest. No tylko, że wiesz, to trzeba go wyglancować. To Mateusz będzie miał wolę, on to strasznie czyści. Kiedy go kupiłeś? Dawno temu. Miesiąc. Aha, czyli to nowy nabytek teraz. No. Co widzisz? Miesiąc temu. No, fajne. Nawet na... Już miałem kupca na te 1000 zł dawał. Na to? Tak. No, nie, nie, no tego to nie sprzedawaj, no to już na paradę będziesz zawsze no. A, może my tutaj robimy ten. To kufer, ale to jest najfajniejszy. Ha, patrzcie, tak patrzcie. Tak, można przyczepkę z malucha targać. Ja mam do niego przyczepkę oryginalną przecież. Aha, no tak. Jak robiłem, przeciągał. No, w takim kolorze mam przyczepkę jak on, taką samą. No. Wszystko na tym porobione. I teraz ten Sportster przyjedzie, taki biały. Biały Sportster. Kiedyś jeździłem właśnie. O, o. Biker z party jeszcze. Aha. No jest. Tylko go przywiozłem. Postawiłem go tu, koło krawężnika, a jeździa tak. I kierownicę w tą stronę dałem. No, no. Fik. Kozioła. Ja oglądam się leży. To ja go kupiłem tym. A będziesz go sprzedawał? Powycinam. Nie no, możesz ściągnąć całą tą, nie? Całą szybę wziąć. No. Ale będziesz go sprzedawał, rozumiem, tak? No mam cztery, no to jeszcze mam machę przecież wbiła go 1100. No. No to faktycznie, no to, ale to cała historia, no musisz zamienić teraz szyby, no to, jest, no. To tam inna jest. No. Tam jest od niego ta szyba, no. Dokładnie od niego to ona nie jest, ale jest od tego. Aha, założona. Składasz, czułasz, wiesz, ale inni kupują Adidasy. Ciuchy firmowe, tak, torebki tak, pod 50 tysięcy, no. Wszystkie, nie? A później płaczą, no. Że nie mają co jeść, że nie mają pieniędzy. Tak, i nie mają na motocykle, nie? Nie ma, no. A inni zbierają, tak, ciułają. Dokładnie. No nie, jeszcze może zaprosimy do Łeby wszystkich, o, nie? O właśnie, no. Słuchajcie, w tym roku Łeba będzie w tamtym miejscu, gdzie była i wszystkich zapraszam, naprawdę
bo to będzie ostatnia niepowtarzalna łeba w tym miejscu. Jaka ostatnia? No, zbierajcie się miejscu, i przyjeżdżajcie. Oni tam nic nie zrobią. Oni nic nie zrobią. Tam nie, dlatego że te zloty są takie fajne. No o to właśnie chodzi, że nie wiadomo, czy będzie, czy nie będzie. No, to będzie taka, wiesz, niekończąca się ostatnia opowieść. O właśnie, no. Ja się żegnam już z Wikusiem. No. Trzymaj się fajnie, dzięki za odwiedziny. No. A to co? Może gdzieś jeszcze ten, jakiś zlot się... No coś by się przydało. No ja pierwsze jadę do Sierakowa. Do Sierakowa. Do Sierakowa, to jest Wielkopolskie tam, nie? Tam jest ostatni weekend kwietnia. Jest super impreza, naprawdę. Chłopaki są fajni. To jest wszystko tak jakby w lesie. Trzeba wszystko, no... Oddycha się fantastycznie. Aha, o widzisz, to może gdzieś tam ten, przejadę. No, z żoną. No czego nie? Jest, scenę mają, wszystko jest, wiesz, ogólnie tam... Ogólnie zadowolony jest. Jest, tak. No powiem ci, że specjalnego interesu tam nie mają, bo wiesz, ale jest atmosfera za to. No to wiesz, najważniejsze. Wiesz, jak jest, jak jest atmosfera dobra, to nie liczy się nic. Tak. Ważne, żeby było. No i jest... Miejscówka jest fajna. Mm-hmm. Jest fajna, bo tu jest w lasach. Z drogi zjeżdżasz i cały ten teren jest tam. Domków wynajmują tam. Niby na lotowisku jest mało ludzi, nie, bo widać, ale jest masę ludzi w domkach. Dopiero wieczorem, jak się wyłonią z tego, wychodzą, nie? No to wtedy jest wszystko na tego. No i to jest ostatni weekend kwietnia, nie? Teraz. Może zobaczymy. No, Sieraków, województwo wielkopolskie. Wielkopolskie. No. To sobą się też pożegnam. Dobra, uciekamy do roboty, szerokiej drogi. Trzymaj się, przyjacielu. Do następnego. No. Myślę, że niedługo będziemy się widzieć. Też, tak jest. Co? Wikuś, ja już do łeby miesiąc nie przyjeżdżam szybciej. Nie? Nie. Już na sam zlot. Trzy tygodnie i 6 dni. Sami trzeba chyba wyciągnąć. Na linkę, bo tutaj są remonty. No, ale fajne odwiedziny. Fajne odwiedziny. No nie spodziewałem się, że tutaj Wiking przyjedzie. Już dawno go nie widziałem. Super. Kiedyś żeśmy się częściej widywali, bo było więcej zlotów, nie Grzesiu? Tak. Teraz nie ma zlotów, to teraz... Wesoło. Teraz tak jest. Dobra. Cały czas jest wesoło. Cały czas jest wesoło. Bo jest... Tak, cały czas jest wesoło. O. Ale mega. O, kurde. Nie? Nie no, jak tu postawimy. Może za to nie podniesiemy teraz. Trzeba by wtedy go tak wjechać i jakoś może przestawić, nie? Teraz nie wiadomo, ile waży? Się, nie wiadomo czy stanie przy tak blisko tego. Nie, tak blisko nie stanie. Nie no, troszeczkę trzeba będzie go... Odstawimy kawałek i...
Ty, ale faktycznie wjedziemy na podnośnik i z podnośnika wjedziemy na niego. Tu podnośnik? A nie, przecież zobaczymy, no. No wiesz, jak... Tylko, że wyjdzie, że on będzie musiał chyba tak stać. Jak coś... szut będzie... Jak... Coś takiego będzie musiał chyba być, tak mi się wydaje. Nie wiem, ile on... A pod spodem podzespoły jakieś... Tam, tam co, części od razu, części no. od Harley'a. Albo tu będzie ten, bo to jest druga... Ten, że może tutaj będziemy Sokoła na tym składać. I tu będzie wtedy rama Sokoła. A nie tu? No nie wiem właśnie, no zobaczymy, no za dużo tych jest. Coś takiego. Jeszcze... Jest więcej pomysłów niż ty. O, ja tu sobie siedzę i składam film. Składam filmik kolejny dla nas. Składaj, bo nie mam co oglądać wieczorem. No właśnie, wieczorynka, musi być jakaś wieczorynka, więc lecę. A teraz to, co dzisiaj jest, to będzie jakoś, nie wiem, może na śmigusa dygusa pójdzie. No. Tak, jakbyś chciał to opuścić, to pamiętaj, żeby wyciągać. Aha, bo tam jest włożony ten, tak? I ta blokada jest po to, żeby nie obciążać siłownika, bo on tak stoi bez przerwy na siłowniku, tak? Okej. Okay. No to nie, nie bardzo... No dobra, dobra, dobra. Fajnie to wygląda, nie? Spoko, spoko, naprawdę. Ale wy jesteście ekspresowi, kurczę. Powiem pan szczerze, to bardzo dużo stało. Wymagający klient. O, ale fajnie. Ale w końcu po takim długim czasie jest gotowe. Mamy to. Zaraz panu tu wszystko też. No, zobaczę, co ty. A, tutaj. Kuczyki. A, jest w tą stronę. Tak, ona jest zamknięta teraz, nie? Dobra. Zamknęliśmy na czas, żeby... No. Super. Witam serdecznie. We wtorek, 2 kwietnia. Zapis wizyty... czekajcie, to było chyba w piątek. No w piątek to się działo. Bardzo fajnie. Bardzo fajnie, elegancko. Ja tu rozkręcam bujaka, bo bujak się sprzedał. Leci chyba do Poznania. Jak dobrze pamiętam. O, postawię sobie. No i co? Wczoraj był też odcinek, bo podzieliłem. Ten piątek był strasznie... Strasznie dużo się działo. Bo i był Wiking, i był Shreku. I tutaj zapis w Poznaniu. I wyszło 5 odcinków. Przez to, że tyle tu różnych rzeczy się działo, no to mówię, nie, no rozłożę to na więcej części, bo no chcę wszystko wypuścić też, nie? Chcę wszystko wypuścić. Bardzo dużo pracy mnie czeka właśnie tam, mówię, z tymi biletami, z jakimiś różnymi rzeczami. Tu jeszcze mam mieć elewację robioną, tu brama, tu coś tam i nie wiem. Teraz w sobotę, tak? W sobotę czy w niedzielę jest bazar, w niedzielę chyba, jest bazar w Toruniu, ale... Nie wiem, czy uda mi się pojechać, bo tak, jeszcze mam do odebrania Harley'a, muszę gdzieś tam pojechać do portu. Muszę, co tam jeszcze? Muszę. Co ja muszę? W sumie nic nie muszę, ale... ale mam urodziny też tam jakieś, jakaś tam impreza, więc nie wiem, czy to wszystko pogodzę, czy uda mi się jechać. Później za chwilę jest też bazar w Warszawie. Do Warszawy myślę, że pojadę na 100%, bo Warszawa teraz zrobiła tak, że jest tylko jeden raz w roku. Jest w kwietniu bazar, więc no nie wypadałoby nie pojechać. Później co? Później mamy jeszcze Brno. Bazar we Wrocławiu. Brno jest sobota, a Wrocław jest w niedzielę, więc to są kolejne imprezy. A coś trzeba tutaj jeszcze przy domu porobić, coś przy tych Harley'ach. Tutaj chcę właśnie to, co wam mówiłem, zobaczyć z tym gaźnikiem, zobaczyć, gdzie ten olej leci, zmienić licznik, a żeby zmienić licznik, to muszę zmienić też linkę, czyli muszę ściągnąć zbiornik, bo no i tak jest zrobione, że uchwyt tam jest inny, przy replice jest inny niż przy oryginale i to takie różne zabawy. A jeszcze mam do... O właśnie, miałem zamówić farbę do zbiorników. Znalazłem firmę na Allegro, która ma fajną farbę i tak myślałem, kupiłem już odrdzewiacz i chcę tak do M-ki zrobić ten zbiornik.
do SHL-ki, nie wiem, może tutaj do tego komara też, nie pamiętam, nie, w tym komarze jest chyba ok zbiornik, ale na pewno, no ciekawy jestem tego wszystkiego. Dzięki za wszystko, za wszystkie komentarze, za wasze udzielanie. Ja już dzisiaj kończę. I tak jest tyle materiału, tyle, że będzie pewnie przydługi odcinek. Jutro, nie wiem, może jakiś live, może jakaś wyprzedaż, może coś tam. Muszę sobie jakiś zrobić plan działań, co mam tutaj robić po kolei, bo już też za chwilę mycie tego silnika Sokoła, no ale to... Jak już go kupiłem, to byłem taki strasznie niecierpliwy, że już, miałem komuś wysłać, komuś coś, no ale to trzeba się tym wszystkim nacieszyć, na spokojnie myślę i bez pośpiechu, bo taka powracanie do życia tych starych motocykli to nie jest takie właśnie hop-siup, tylko trzeba się troszeczkę pobawić i uciekam. Trzymajcie się, cześć! Cześć! Serdecznie zapraszam na największy zlot motocyklowy nad Bałtykiem, Bike Week Łeba. W tym roku od 15 do 18 sierpnia. Przez te wszystkie dni będzie masa koncertów na dwóch scenach. Nocna parada motocykli, dwie dzienne, pokazy, masa konkursów, atrakcji. Wszystko poprowadzi Krzysiu Skiba. Mam nadzieję, że spotkamy się w Łebie. Piaszczyste plaże łebskie czekają na motocyklistów Łeba. Na te dni zamienia się na motocyklową stolicę Polski. Do zobaczyska! Na koniec, słuchajcie, pozwolę sobie na reklamę mojego przecudnego, przeuroczego sklepiku motozloty.com. Jeżeli szukasz pomysłu na prezent, na podarek dla siebie, dla bliskiego, dla faceta, dla męża, dla chłopaka, dla dziadka, wujka, babci, stryjka, to idealnie trafiłeś. Wejdź na stronę motozloty.com i tam znajdziesz miliony pomysłów na prezenty, naszywki, wpinki, szyldy, blachy, no mamy tam tego całą masę. W opisie masz kod rabatowy, od 100 zł wysyłka bezpłatna. Miło mi będzie, jak trafisz do mnie, hej!